Dzień dobry, chciałem okazać, jak możecie usuwać wszystkie werteksy. Nie usuwać, spawać wszystkie werteksy jednocześnie. Zamiast używać opcji jak ta, bo to jest czasochłonne, albo zamiast używać tej opcji, to jest takie narzędzie auto-merge, autospawanie, ale aby było szybciej, to ja zrobię coś takiego, to akurat w sumie mógłbym to włączyć, bo użyję takiego narzędzia jak Ctrl-V, to skrót klawiszowy, narzędzia ślizganie punktu Slide Vertices i na dół zjadę. Następnie teraz trzeba byłoby sprawdzić, czy te punkty automatycznie zostały zespawane. Tak, zostały. I nam zespawało się wszystko. To jest bardzo przydatne, bo można kupę czasu zaoszczędzić. Inna metoda jest taka. Już wam pokażę. To zaznaczamy. Zaznaczyłem face'y tutaj, bo wtedy automatycznie z punktu, jak przejdziecie tu, będziecie mieli face'y zaznaczone. Skasuję tu. Kiedyś pokazywałem to, ale ktoś, kto pierwszy raz korzysta z tutoriali moich nowych, to od razu wspomnę o narzędziu Bridge. Ctrl-V, narzędzie Bridge Edge Loops. Pętla musi być zamknięta. Narzędzie Merge to jest spawanie też. I mamy tu narzędzie spawanie i w ten sposób też można zespawać. Też zależy od was, która metoda wam będzie pasowała. Wersja stara miała narzędzie Remove Doubles, usuń duplikaty, podwójne punkty. Ale w tej nowej wersji nigdzie nie mogę tego znaleźć i będę musiał sprawdzić, czy oni przypadkiem tego nie zastąpili narzędziem o nazwie autospawanie, automatyczne spawanie werteksu. Ale uważam, że ta wersja jest lepsza niż wersja 2.79, bo w studyjnym oświetleniu jest wsparcie do wyświetlania tekstur. MacCap też ma to wsparcie. Także jest spoko. Lubię tę wersję programu. Jeszcze jest oświetlenie do map HDR i wyświetla materiały w czasie rzeczywistym.